no need to fight tonight, tonight. Hejka, hejka, z tej strony Korcia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj luźna rozgrywka. Ale kochani, zmiany, ponieważ jak wiecie, w ostatnim odcinku były urodziny naszej Jolanci i naszego Natana, także tak jak mówiłam, tak zrobiłam, Jolka się wyprowadziła od rodziców, ponieważ chciała się usamodzielnić. Chciała, wiecie, dać Natanowi, tak jakby, żeby Natan nie musiał wybierać, czy to on ma się wyprowadzać, czy Jola. A Jola poczuła, że po prostu to jej czas i że ona powinna sobie znaleźć jakieś nowe miejsce. A Natan został z rodzicami i po prostu dochowa rodziców. I wiecie, ja chciałam, żeby zostały nagrobki Corneli, jak jedyne, żebyśmy my je mieli. Także oni tam sobie będą pomieszkiwać. Oczywiście tam będzie remont domku generalny, żeby tak dostosować pod Natana i pod Avi. Właśnie ktoś z was napisał mi, jak się czyta poprawnie to imię w końcu, także dziękuję bardzo serdecznie. I oni tam sobie będą mieszkali, wiecie, teraz tamta i tam będą dochowywać naszą Cornelię z Akirą, a my sobie będziemy tutaj pogrywać właśnie z Jolantą i tam też będziemy, tak jak mówiłam, tak jak zapowiadałam, będziemy skakać między rodzinkami, będziemy trochę grali z Jolantą, trochę będziemy grali z nimi, także spokojnie, a dzisiaj właśnie jesteśmy, pierwszy odcinek taki już u Jolci. Jak wiecie, Jolcia, ten taki simowy świat, tak jakby simowy urząd czy coś, daje po prostu na start takim młodym simom 20 tysięcy zawsze, no więc ona się zmieściła w tym budżecie 20 tysięcy, taki domek sobie sprawiła. Oczywiście, bo nie chciała jakoś tak zbytnio brać nic od rodziców. Oni tam trochę, wiecie, jej pomogli, trochę jej dołożyli tutaj, żeby ten domek jakoś tako w miarę wyglądał. No i po prostu sobie sprawiła taki domek. Domek jest w mieście tym z psów i kotów, Bibi, że tak powiem. Nie chcę kaleczyć tego nazwy. Chyba sąsiedzi do nas idą. A to są rodzice Avi w ogóle, także mieszkamy w ich sąsiedztwie tutaj niedaleko. Tak, bo mieszkamy sobie nie gdzie indziej, tylko właśnie tutaj w Birmingham. W tym mieście ze zwierzaków, no. Także mieszkamy sobie tutaj. Jest jesień. Pytałam was się, czy zmieniać na 2 tygodnie właśnie, żeby trwała sesja pora roku, ale tak poszłam do wniosku, że może to nie jest najlepszy pomysł, bo w sumie ta pora roku trwa tydzień, to tak w sumie jakieś 3 czy 4 odcinki, więc myślę w sumie, że chyba jest okej. Okay. Jak będzie trwała 2 tygodnie, to całkiem miesiąc, to będzie jedna pora roku. Myślę, że jednak zostawię chyba tydzień. Także jesteśmy sobie tutaj. Właśnie rodzice Avi, mam nadzieję, że ja dobrze to mówię, że nie przekręciłam, mieszkają tutaj i ona w ogóle tutaj mieszka, więc mamy do siebie blisko, że tak powiem. Także tak. I tutaj mieszkamy właśnie nad takim morzem, oceanem, cokolwiek to jest. No i jak wiecie, właśnie Jolanta jest taką osobą artystyczną, ona ma cechy, że ma uwielbioną naturę, kreatywna, jest dobre maniery, odpowiedzialna, dobra, myślicielka i ogólnie zajmowała się ogrodnictwem też, więc ja bym chciała, żeby to była simka. Taka właśnie fascynująca się naturą. Dlatego też jej wzięłam domek ze szklarnią od razu, żeby miała tutaj swoje roślinki i pszczółki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest odkryty dach nad kuchnią, też fajnie. I domek się prezentuje właśnie tak. Zobaczmy z zewnątrz. Właśnie tak, w takim wiejskim klimacie jest zrobiony. Tutaj patrzcie, to jest super, bo stoi właśnie tutaj sznurek i do prania, więc myślę, że Jola póki się nie dorobi pralki, to będzie prała tu w tej oto misce. No i tu mamy takie zejście i w ogóle no myślę, że jest naprawdę super i w takim klimacie, jak ona szukała. Z czasem jej to ogrodzę, żeby to było, wiecie, ogrodzone, co jej i tak dalej. No ale dobra, może czas i pora pokazać wam w środku. Widzicie, ten dom jest tak bluszczem obrośnięty, kwiatki, właśnie w ogród musimy zadbać. Znaczy tutaj będziemy mieli ogród, ale tutaj może jakieś coś bardziej ten teges, jak ona już będzie trochę więcej zarabiała. Bo jeżeli chodzi o karierę, to podejmiemy dzisiaj karierę Jolci, oczywiście, że karierę ogrodnika. Tak, będziemy tutaj ogrodnikiem, botanikiem. I będziemy się w tym specjalizować, bo tam jest chyba florysta i botanik, tak mi się wydaje. No, ale kupię jej też ten stoisko z kwiatkami, żeby mogła kwiatki robić. To też, no ale wszystko w swoim czasie. No i teraz tak. Domek jest malutki, skromniutki i bardzo, bardzo ładny. Ja tutaj go w środku nie przerabiałam, zmieniłam tylko troszkę kolory, on taki po prostu był. Ja tutaj mu nic nie robiłam więcej. Oczywiście on jest z galerii, ja go sama nie budowałam, zapomniałam powiedzieć, on jest z galerii. Czy ja będę miała ten domek tutaj gdzieś z brzega?
Czy ja będę go miała u siebie? Nie wiem. A nie, to domek znasz, robiłam. Ja go chyba nigdzie nie zapisywałam. No nic, jak go znajdę i będziecie chcieli, to ja wam gdzieś go odszukam i po prostu wam podam nazwę czy coś twórcy. Ale ja go, widzicie, wzięłam, że weszłam w galerię, wzięłam teraz na topie chyba i wiecie, wzięłam parcela do 20 tysięcy i po prostu mi takie coś wyskoczyło. No, także tu jest kuchnia. My wszystko będziemy oczywiście powoli sobie remontować, bo to taki, jaki stan zastaliśmy, taki stan. Ja tutaj nic nie ruszałam, tylko zmieniłam kolorki. Troszkę, także to jest taki mały, skromny domek, oczywiście z czasem go powiększymy albo po prostu znajdziemy sobie nowy, jeżeli będzie potrzeba. Na górze jest tylko właśnie sypialnia, w sensie tylko łóżko w sumie tak naprawdę. No będziemy to wszystko jeszcze, wiecie, szykować na dniach, bo dopiero mamy teraz 226 simleonów. No może coś może dostaję na coś od rodziców, bo wiecie, no ona te 20 tysięcy miała swoich i w sumie ten domek kosztował około 20, więc tak naprawdę zbyt wielu od rodziców nie wzięła, po prostu jej pomogli w znalezieniu, w kupnie, w wszystkich formalnościach i tak dalej. Może dostanę jakieś pieniądze na start, którymi będzie mogła sobie tutaj coś ogarnąć. A jeżeli tak, to może napiszcie mi w komentarzu, ile powinni Akira z Cornelią jej dać. Tylko wiecie, nie przesadzajcie, tak? Oni też nie są coś tam super bogaci, więc nie przesadzajcie, może coś takiego możemy też zrobić. Albo może po prostu niech jej wyremontują kuchnię, łazienkę, albo salon, sypialnię, nie wiem, coś takiego możemy pomyśleć. A tu jest właśnie taka szklarnia. I tutaj będziemy sobie mieć swoje roślinki. W sekrecie powiem wam, że bardzo bym chciała wyhodować krowokwiata, bo jeszcze nigdy nie wyhodowałam krowokwiata w The Sims 4, więc bardzo bym chciała to zrobić, więc mam nadzieję, że nam się to uda i że mi pomożecie, bo ja właśnie nie wiem zupełnie, jak to się robi też. Także tak, oczywiście może na początek podejmiemy karierę i zaraz będziemy zapoznawać się z sąsiadami. Ogólnie to byś mogła się ubrać. Oczywiście zmieniłam jej stroje, przebrałam ją i ogarnęłam, bo jest już w sumie dorosłą. Jeżeli chodzi o Jolcie, no to dalej ma ten brzuch, pomimo tego, że dorosła, ale no jest naprawdę ładną simką i ona ma skina niestety, ale już ona taka była, więc już jej tego skina po prostu nie zabierałam. Także to jest trochę bez modów, ale ze skinem. A, czekajcie. Pracowniczka fast foodu, no proszę. Ogrodniczka. I tak, botaniczka i florystka. Ja bym chciała, żeby ona była botaniczką, a florystką będzie tak z zamiłowania. Będziemy sobie tworzyć te kwiaty, ale bardziej skupimy się na botanice. Dobra, przyjmujemy pracę. Okej. I przywitajmy sąsiadów. Zaproś sąsiadów, bo jest deszcz, nieładnie tak. Okej. Dobra, kupimy nasiona później, najpierw zaproś sąsiadów. Tak, to jest jeden ze stroi. Może ja zaraz w ogóle wam ją w kasie pokażę, jeżeli chcecie, bo w sumie. O, muszę jej kupić stojak z tym. O co chodzi? No już nie gadaj, że nie możesz tam podejść. No. I zawołaj na posiłek, zjedźcie te nieszczęsne ciasto owocowe. No i tak właśnie sobie tutaj będziemy pogrywali. Dawaj, zjedz sobie. Właśnie pokażę. Zaraz ona, mam nadzieję, że lubisz ciasto owocowe. No pewnie. To są właśnie cała rodzina naszej Avi. To jest chyba jej brat. Ej. On jest dość ciekawy, ten jej brat. W sumie, jakbyśmy się związali z jej bratem, to nie byłoby żadne tamten. Przecież chyba. No nie. Bo to jest w sumie rodzina. Bo to by była wtedy. Avi to by była. Tym bardziej, że jeszcze Jolanta jest adoptowana, to już całkiem. Wiesz, Jura taki oporny. No zobaczymy, wiecie, ja muszę się z nim zapoznać. Uprzejme zapoznanie. Jest dość ciekawy, patrzcie, fajny on jest, nie? To jest tata, to jest mama jej, także. Patrzcie, możemy się przyjrzeć bliżej. To właśnie nasza Avi, taka. Rudzielec nasz. Nie zmieniałam jej koloru włosów, ponieważ rudy bardzo ładny, ona ma zielone oczy i w ogóle taka jest bardzo ładną simką, tylko ten brzuch musimy się go pozbyć. Także musimy kupić jakąś matę czy coś, żeby sobie ćwiczyła. Tu też jest tak fajnie, te schody są takie zrobione, jakby to był taki, wiecie, strych czy coś tam na górze, nie? I ona tutaj po prostu ma łóżko. I zrobimy jej potem to sypialnię, może po prostu ja też to rozszerzę z czasem, no zobaczymy, zobaczymy. Wszystko przed nami, bardzo się cieszę i bardzo się tak jaram tym, bo wiecie, nowa rozgrywka i w ogóle, znaczy taka nowa, no nie nowa, ale taka już taki kolejny etap tej naszej rozgrywki, fajnie, mam nadzieję, że nam się spodoba. Kup miskę na karmę, no właśnie, tak się zastanawiałam, czy wziąć z jednego kota od rodziców, żeby wiecie, żeby ona
miała zwierzaka, ale pomyślałam, że nie będziemy zabierać rodzicom kotków, tylko kolejne ciasto przyniosłaś, kobieto, nie męcz. O, patrzcie, jej smakowało. Owoce to... O, cicho, to bierze... A, bo ona jest wegetarianką? Ja jej wzięłam cechę wegetarianka? Nie wiem, myślałam, uwielbiam naturę, ale chciałam wziąć jej cechę wegetariantka. O, zapoznała się i patrzcie, jak już się lubią. A co on taki pomarańczowy? Rozmawiaj o pokoju na świecie. Fajnie jest ubrany. Pochwal go szczerze. Podziękuj mu za przybycie. Wiecie, Shayura to było takie pierwsze zauroczenie, ale jest naszym najlepszym przyjacielem, a tak średnio, jeżeli chodzi o romantyczne. Także wiecie, no, jesteśmy cały czas, drzwi mamy cały czas otwarte. Nie musimy kończyć na Shayurze. To, że Nathan się zakochał za pierwszym razem w Eivy, co nie znaczy. A teraz sobie robią zdjęcie. Fajnie, że udało nam się pogadać. A, to ojciec. O, patrzcie, jakie romantyczne. Ożywiona rozmowa. Podziękuj za przybycie jeszcze raz. W chmury nie będziecie patrzeć, bo pada deszcz chyba. No, pada deszcz. Mistrz parkietu, o proszę. No jest granat, tylko ten brzuch, no szkurczy. Ale w sumie teraz już ma chyba mniej odstający niż miała, jak była młodsza, jak była nastolatką. O Jezu, to głośno gadają. Odsunę się trochę. O, Barabara, już gadacie tak szybko. Ale patrzcie, jak szybko im idzie ten, wiecie, punkty. Plotkuj o sąsiadach. No powiedz, kto tutaj jeszcze mieszka? Kto tu jeszcze mieszka? Tam mieszkają jacyś sąsiedzi. W sumie chyba nikt więcej, tylko my i tamci sąsiedzi. No i ewentualnie, jak tu się kiedyś ktoś wprowadzi, to będzie. Tam będzie więcej znajomych. No zimno jest, o zimnej pogodzie. A, i w ogóle jutro jest Simwin, czyli święto, czyli dobra okazja, żeby zaprosić rodziców i w ogóle wszystkich, żeby tutaj przyjechali i po prostu pokazać im dom, jak się urządziliśmy i tak dalej. Dobra, także starczy tego gawędzenia, gawędki po gawędki. Idź się wysikaj. O Jezu, a my nie mamy żadnego tego, to musimy w lustrze. Nie mamy szafy jeszcze. Okej, jesteśmy w kasie i tak. To jest pierwszy strój naszej właśnie Jolanci. Taki pierwszy, najbardziej podstawowy, zwykły. Wiecie, już jest jesień, tu tak ubrałam trochę cieplej, ale jeszcze nie tak zbyt ciepło. Także tak się prezentuje, taką ma fryzurkę. A, czekajcie, to jest tak, to jest jej pierwszy strój. To jest jej drugi strój. Taki właśnie już bardziej trochę jeszcze lżejszy, ale no ma ten brzuch taki. No musimy coś z tym zrobić. Taki bardziej tutaj właśnie w ten klimat wiejski. Tak, to mamy taki trzeci strój, taki wziąłam, że taki bardziej poważny, wiecie, czy do pracy na pierwszy dzień, czy coś, żeby miała coś takiego poważniejszego. I czwarty. Ten dodałam taki, bo ta bluzka mi się spodobała. I dałam te dressy i sobie myślę, o fajnie wygląda. To mógłby w sumie być sportowy strój, ale pomyślałam, że ona tutaj sobie mieszka, czy do ogródka, czy coś, czy miała takie luźniejsze coś w szafie. Tak, to jest jej strój właśnie wizytowy. To jest strój sportowy pierwszy, a to jest strój sportowy drugi. A do snu dałam jej taką piżamkę, taką i jedną taką odważniejszą. Na imprezę ma coś takiego, jeden strój, a drugi tą sukienkę z czterech pudełek, bardzo ładna ona jest, bardzo mi się podoba. A to jest do pływania, to ma taki, na ciepłe dni ma taki, a na zimę ma coś takiego, a drugi strój ma coś takiego. Także o, a jeszcze jak żeby z bliska ją wam pokazać, no to tak wygląda nasza właśnie Jolanta. Proszę bardzo. Tak się prezentuję. Okej, jesteśmy z powrotem. Także jesteśmy z powrotem i ja myślę, że wiecie co, ja po prostu teraz już sobie tutaj z nią dogram i w ogóle, żeby odcinek nie trwał milion lat, bo chciałabym jeszcze w tym odcinku zrobić ten właśnie Simwin, żeby się odegrał tutaj. Także ja sobie przegram z nią, teraz już jest 14, czy ona idzie dzisiaj do pracy? A, te ziarenka z nią może pokupuję i tak dalej. A widzimy się jutro. Okej, jest ranek, jest 6 i wyskoczyło nam powiadomienie, że jest Simwin. Tak, Simwin, oczywiście będziemy organizować przyjęcie. I tu powiesiłam, bo miałam wyposażeniu dwa zdjęcia. Jedne z urodzin z bratem, a drugie z Shayurą, więc jej powiesiłam. I w ogóle muszę zrobić tak, żeby Cornelia albo Akira dali jej w prezencie, wiecie, zdjęcia nasze, takie właśnie jakieś tam takie pamiątkowe rodziny, żeby i ona miała po jakimś egzemplarzu u siebie. Także śpi sobie, wczoraj wieczorem jeszcze odwiedziła nas Beata Pancake,
Także tak, nie wiem, musimy, a to już potem zaprosimy ich. Na razie nie będziemy ich zapraszać. A musimy przystroić dom, ej. Musimy przystroić dom. Czekajcie. O właśnie. Jakieś tam słodycze niby niech stoją. O. O Jezu, jakie drogie. To nie. Nie stać nas. Czekajcie, ja bym chciała. No to za 45, dobra, dajmy. Tak z dwóch stron, czy nie? O tak. Ja bym chciała kupić tą beczułkę, żeby ozdoby na dom wyszły. Gdzie to się kupuje? Wiecie, o co mi chodzi. To się nazywa pudło. O Jezu, powieś dekoracje. Jak ładnie, ej, ale ładnie. Dobra, to musimy się dzisiaj przebrać jakoś w sumie. Zrobić jakiś fajny ten. Dobra, on jej tutaj śmierdzi, więc ona się ubierze w coś. Załóż to, żeby ci uciło wygodniej i zrób pranie, upierz w bali. Jak to się mówi? Upierz w bali, dobrze. Ubierz się tak właśnie wygodnie i idź sobie upierz, póki jeszcze deszcz nie pada. Jest 7:30, to w sam raz. Sobie upierzesz, o proszę. No, takie ciężkie życie na swoim, co? Ciężkie życie, ciężkie. Niestety. O, drzewka nam wyrastają. Tak, posadziłam tutaj właśnie rzeczy nasze. Zaraz pójdziemy tam w ogóle też właśnie ten. Podlejemy czy coś. I nie wiem, o której zrobić tą imprezę. Może zrobimy tak w południe, gdzieś tak 14. W ogóle co my tutaj mamy? Przebieranie się, psikus albo przysmak, upiorny nastrój, wspominki i opowiadanie historii. A ten psikus, zasmakowany z jakichś śladów, przychodzą z dręty cię prośbami, słodycznie brzmi, aby wziąć udział, kliknij dzieci, które zapukały do twoich drzwi i wybierz psikus albo przysmak. Ale na razie jeszcze do mnie nikt nie puka. Także tak. No dawaj, mała, dawaj. Trochę zarobisz i kupimy ci pralkę. Nie będziemy się takim tobą znęcać. No ale to jest akurat fajna opcja, nie? Mi się podoba, taka życiowa. Nie no, może już teraz nikt nie pierze tak, ale... Ale czasem w ręku trzeba coś wyprać, nie? Dobra, dawaj, dawaj, szoruj, szoruj, szoruj. Ale ciepło jest, ciepło, więc spokojnie możesz. Tylko jest tak właśnie pochmurno, tak nie wiadomo jak. A mgła i w ogóle. Dobra, i co już? Wyładuj i połóż pranie, wyładuj i przenieś, rozwieś na sznurku. I fajnie, nie? Oto skarpetka jedna. No i super. Dobra, teraz możesz iść zjeść. A wiesz co, podaj, nie bierz resztek, podaj śniadanie jakieś, jajecznica z bakonem, bo ja chcę, żeby ona, wiecie, jak najwięcej się pouczyła różnego gotowania i wszystkiego, nie? Do pracy mamy dopiero jutro, także... Ty i Beata Pancakes, przyjaźnijcie się ze sobą. Tak, przyjaźnimy się, mamo, ze sobą. Z Beatą się przyjaźnimy i przyjaźnimy się. Patrzcie, jakie mamy dobre kontakty z nim. Nie wiem, jakiego imię się czyta, także wybaczcie. Ale mamy super kontakty z nim. Także tak szybko, więc może coś zaiskrzy między nimi, skoro tak szybko się tutaj polubili, to wiecie. Wszystko jest możliwe. Dobra, rób sobie śniadanie. No się na. Chyba tęsknił za nami, skoro tak wypisują do nas. Dobra, jedz sobie śniadanko. Zjesz sobie śniadanko, jest w sumie 11. A, i pójdziemy tutaj do ogródka. Weźmiemy tak. Podlej teren. A co tu możemy zrobić? Użyj środka i sprzedaj miód. O. Zaróbmy na tym. Jesteś chora? Ból głowy, o nie. Czekaj, jak ja jej teraz zamówię, jak ja nawet nie mam ani kompa, ani książek. O kurde, trochę słabo. Jeszcze pocztę nam przywieźli. 371 do zapłaty. A, to jeszcze nas stać, to pół biedy. To możemy zapłacić. Dobra. Ona się tutaj będzie zajmowała i pszczółka. Ojojoj, musimy kombinezon zakładać. No ale 54 zarobiliśmy. No co? Byt nie swoje, by to zrobić. Idź pooglądaj telewizor przez chwilę.
Może się ogarniesz. A przez ile będzie ci ta głowa bolała? Przez 2 godziny. No niestety, moja droga. Takie życie. Co dalej, się czujesz nieswojo? No. Stroje. A, dobra, może coś zaplanujemy, jakiś strój. Zaplanuj strój. Dobra, strój mamy. Także strój jest gotowy. Dobra, dalej się czujesz nieswojo? No cóż. Dobra, pokażemy wam strój od razu. To w imprezach zrobiłam. Tak, nasza Jolcia w tym roku będzie piratką, także będziemy się bawić w piratów. Podejdź tu. No bądź ta głowa, kurczę, powinnam kupić te, ale nie wiem, jak ja mam kupić. Czy ja mogę jakoś tak kupić? Może jak na nią nacisnę, to może coś zamówić? Nie, szkoda. Musimy kupić przynajmniej półkę z książkami czy coś, to żeby ona miała. Czekać, ja zobaczę, czy jak te minuty miną, to jej przejdzie ten ból głowy. O, dobra. To idź. Nie pogłębiaj wiedzy. Podlej. Podlejesz i zaczynamy imprezę. Ja ogólnie zauważyłam, bałam się, że wiecie, ona nie będzie dała rady tam przejść z drugiej strony, ale ona tak jakby wchodzi na tą... i tak wiecie, robi stop do góry, tak jakby wchodziła na schodek i wchodzi jak jakby na tą doniczkę i sieje. W sensie, wiecie, zasiewała. No to byłam w szoku, że tak właśnie robiła ona, bo to dziwne, no. Myślałam, że będzie zaraz darła się, że coś jest nie tak. A tutaj podlałaś? A tu nie trzeba podlewać. A dobra, no i zapłacimy rachunki, zapłać rachunki. No, dobra. I robimy imprezę. Nie tak, nie tak, nie tak. Telefon. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. No. I możemy chyba zrobić upiorne przyjęcie, tak. Chyba jeszcze nie robiłam upiornego przyjęcia, szczerze wam powiem. A gość. Zaprosimy oczywiście jego. No Ivy, bo to jest dziewczyna naszego brata. Corneli, Natana, Akire, Beatkę. To możemy Jeliskę zaprosić. Langraba, Shayure. Nie, może Paolo to już stary. Dziewczyny zaprosimy. No i Justina. No i dobra. 12 gości. Żeby nawet miksolog nam niepotrzebny. I w naszej rezydencji. Wow, to 250 kosztowało. Ej, czemu ty się przebrałaś? A nie możesz się przebrać w to, co ja ci zrobiłam? Fajniejsze to, co ja ci zrobiłam. No. Idź się wysikaj. Wyjmiemy to, co mamy w lodówce. Czekajcie, otwórz. Może coś tam jeszcze przyniosą ze sobą, ale nie wiem. Czyli jajecznice i makaron z serem. Super. Niech się bawią. Nie mamy pieniędzy, tak to bym kupiła różne rzeczy, ale nie stać nos. Włączymy telewizor, żeby się nie nudzili. A nie możemy tak go włączyć? Dobra, sami sobie pewnie włączą. Uuu, pancake! Beatka! Nie Beatka, tylko Eliska! Jak się wysroiła, staruszka pokojóweczka, proszę bardzo, proszę bardzo. A to kto? A to nasza Cornelia, ten, czarownica. To Yuki, a to Konstanzja. O! A to kto? A to Beatka, wróżka. No przywitaj się z mamą, zdradź jej sekret, powiedz, że się tu fajnie mieszka. Podziękuj jej za przybycie, że przybyła, podziękuj. A kto tam leci? Nie, a to kto? Nathan, pokaż, za co się przebrałeś, za zombiaka? Nathan zombie, okej. Okay. No, podziękuj mamie za przybycie, zaproponuj jej szalony plan. I po Nathanowi podziękuj, hermetyczny dowcip. I podziękuj go, obejmij go. No nie, nie mówcie, że tylko nasz Akira się przebrał za tą lamę. Nie, już na szczęście. Z jakiego ten nasz sąsiad właśnie. Ivy, o proszę, jak ty ładnie się prezentujesz, daleko do nas nie miałaś. O proszę, jaka tutaj bardzo fajna Ivy nasza. Shayura, ulala, w coś ty się tu odział. Dobra. Nie, to nasz piękny pan, znaczy nasz punkt westchnień obecny. Tak, także tak sobie tutaj będziemy. A to kto? Justin. A gdzie jest nasza Kirka? Akira. O nie, macie te same stroje. Co za sa? Fail. Akira, bo się wpatrzcie, on jest taki. No nie, ten sam strój. Jak on mógł? Łajza.
Akira chyba z tamtego roku żeś wyciągnął. Przecież pamiętacie odcinek Halloween z zeszłego roku? To też właśnie Akirę ubrałam w to i Cornelia właśnie w tych rycerzy. Dobra, siedzą tutaj sobie, siedzą. Wiesz co, zawołaj na posiłek, niech się poczęstują żarciem. O, z bratem się przytulił, ale fajnie. Chodźcie jeść, na. Śmiały jest, o proszę. Zawoła ich na jedzenie. Asha, Jura, co? O, dzieciak przyszedł. Ja chcę to zobaczyć. Przysmak. Jak się nazywasz? Jakaś Angela czy coś? Ja chcę, żebyś ty dała jej ten... Przysmak. Pokaż. Ja chcę zobaczyć, jak to wygląda, bo jeszcze w sumie nie robiłam tego przyjęcia i nie wiem, jak to wygląda, szczerze wam powiem. No patrz, ona stoi i czeka. Nie możemy już jej dać? No kurczę. Rozmyśliła się i poszła. No, najlepiej. No prawie zdążyliśmy. Może ktoś jeszcze przyjdzie. Będziemy tutaj czatować. Może ktoś jeszcze przyjdzie, to damy. A ty idź bajeruj tego. Podziękuj za przybycie. A, plotkuj. A kto to? Belli. Nastolatka, przebieraniec. A, ona przyszła po psikusa. Przysmak. Dobra, zostaw go. Ja tam go zostaw. A myślałam, że ona może tak o coś tu. A, skreśliłam jej. Jezu. Daj jej, nie, psikus albo przysmak. Nie wiem. Dobra, idź, zobaczymy co będzie. Sul, sul. O nie, złośliwość zdobyła. Ojeju, nie chciałam tak. Szajura, co ty tak za nami? O, proszę bardzo. Kto tu do nas się podwala? Proszę, proszę. Zobaczył, że mamy jakiś inny obiekt westchnień na oku, chociaż akurat teraz nie wygląda atrakcyjnie, ale ma. Patrzcie, zjedli wszystko. O, tutaj rodzice się przytulają. Czyżby nasz Szajura zaczął być zazdrosny? Ej. Oburzającą historię opowiedz. O, Langrab przyszedł. No, popatrzcie, może nasz tutaj właśnie Szajurka się zapoczuł zagrożony, co? Może i tak by było. Czemu tu się nie zaliczyło nam ten... Nie zaliczyło nam się przebranie się, jak my się przebraliśmy. O, mama podeszła do nas. Zapytaj o jedzenie i w ogóle. My musimy sobie polepszyć te. A czekaj, tacie, podziękuj za przybycie. A, podziękuj mu za przybycie. Tutaj w łazience jakiś ten, jakiś Jezu, ile to leży, ale będziemy mieli sprzątania. Beatka, zielona wróżka. A może przebranie się nie zapełniło, bo ona sama musi się przebrać, a nie ja mam ją przebierać. Może dlatego. No nie wiem. Dobra, pogaduszki na werandzie, pogaduszkami na werandzie, a ta sobie zdjęcia robi. Dobra, idź go trochę podrywa jeszcze. Rozmawiam z innej pogodzie. Napiszcie, co wolicie, tego Szajurę czy tego nowego? Czy sąsiada? Szajura czy sąsiad? Piszcie. Bo ja myślę, że jej się bardziej podoba sąsiad. Tak ogólnie zaczęli ze sobą od razu rozmawiać i ten, i od razu taka przyjaźń się między nimi nawiązała. Myślę, że to jest coś... O, oni tutaj sobie. O lele. Ona jest jeszcze nastolatką? No. Musimy wejść do Eivy i właśnie zrobić ją młodą dorosłą. Miałam to zrobić oczywiście na ten odcinek, ale oczywiście zapomniałam. Tutaj się przytulają. O, tutaj Langrab coś ten. No. Gdzie nasz ten lama? Weźcie, ja bym go troszeczkę tutaj zapytała, czy jest w związku. O, może na to. Romans z lamą. Zapytałaś? A może wyskoczyło tchnienie. No to zapytaj, czy on jest w związku. Czy ma dziewczynę? Po prostu się go zapytaj. Prosto z mostu. Tak, wal! Dawaj, zapytaj się. No czemu ona się nie może go zapytać? Ta stoi przed lustrem cały czas. Ten tańczy przed lustrem. Nie no, spoko.
No bo zaraz się rozejdą, jeśli zapytasz, to nic, trudno. Zaprosimy go na kawę sąsiedzką i w trakcie kawy się zapytamy. Się dopytamy o wszystko. No i dobra, będzie się kończyła impreza. Skończyła się właśnie impreza, także dzięki za przybycie. Nara. Sul, 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 sul. Albo sul, albo nie sul. Dobra, ona będzie tutaj sprzątać. No i poszli wszyscy, także tak się skończyła nasza impreza halloweenowa. A ja wam powiem, że fajnie, fajnie, podobało mi się. I fajny taki te Halloween, fajne to jest tutaj w czwóreczce. No i co, ja będę kończyła ten odcinek, bo on już jest pewnie długi. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Dajcie koniecznie znać, jak wam się podoba teraz ta perspektywa właśnie naszej luźnej rozgrywki. Mówię, będziemy trochę u Jolci, będziemy trochę u reszty, także nie martwcie się, po trochu u każdego będziemy. No i dajcie znać, łapki w górę, jak wam się podobało i dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o tej serii. Dobra, także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Buziaki i pa, pa.